Tutaj Markus, witam wszystkich serdecznie w poradniku do gry The Hunter Call of the Wild. Mniej więcej od roku, tak, przymierzam się do nagrania poradnika tej gry. W ciągu tego roku w grze zmieniło się wszystko. Postanowiłem, że pierwszy odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie zwierzętom. Twórcy gry podzielili te zwierzęta na 9 kategorii. My, żeby sobie życie trochę uprościć, wiadomo, ma to być poradnik typowo praktyczny, ten podział trochę zwężymy. I dla wszystkich początkujących i średnio doświadczonych myśliwych będzie ten podział, myślę, bardziej zrozumiały, bo będą to typowo grupy zwierząt przypisane do danej broni, z której można na nie polować z pełną etycznością. Także tutaj akurat jest miejsce, gdzie mamy dostęp w miarę do wszystkich zwierząt. Więc zawsze lepiej coś zrozumieć, jeżeli się widzi dane obiekty. Czyli tak, twórcy podzielili zwierzęta od pierwszej grupy, które stanowią kaczuszki, zajączki, indyki, gęsi. Aż do grupy dziewiątej, w której są wszystkie krowy. I tutaj nimi żubry i bizony wybaczą, że zaliczam je też do krów. Ale ogólnie wszystkie krowy, woły, bizony, żubry. I o dziwo lwy. To jest ta najwyższa kategoria. Ten łoś, który tak na nas patrzy z byka, to jest kategorię niżej, czyli ósma. Dobrze, tak to mniej więcej wygląda bardzo skrócony podział przez twórców. My dzielimy w ten sposób. Kategoria numer 1. Praktycznie, jeżeli będziemy grać, to będziemy do tych zwierząt z kategorii pierwszej strzelać z broni, którą mamy przypisane przy przycisku numer 1. To jest tak typowo praktycznie. Tu ten podział właśnie to ułatwi. Do tej pierwszej grupy będą należały wszystkie kaczuszki, które tu widzimy. Są tutaj, jak tutaj, kaczka krzyżówka, karmazynka, kamieniuszka, gęsi i do tego jeszcze, jak chodzi o ptactwo, dojdą indyki. I także w tej grupie będą zajączki. Ale tylko może wspomnę, że do tej pierwszej grupy będziemy polować ze sztucerów kalibru 22. Ewentualnie można też polować na te zwierzęta używając szczelb i śrutu. Drugą kategorią są zwierzęta przypisane przez twórców jako grupa druga i trzecia. My grupę drugą i trzecią ładujemy do naszego worka numer 2. W skład tego wejdą kojoty, szakale, wszystkie małe
zwierzęta typu antylopa, tak jak tutaj mamy antylopę indyjską. Również jest antylopa indyjska. Jest to nasza kategoria druga. Sarny. Tam jest czytal. Tutaj mamy szakala. To wszystko będzie nasza kategoria druga. Tutaj mamy skocznika. O, tutaj mamy czytala czarnego. O, tutaj mamy piżmowca syberyjskiego, zwanego też piżamowcem. Również jest to kategoria nasza druga. Do tej kategorii, może gdzieś tu będzie, o, tutaj mamy antylopę indyjską, również to jest ta kategoria, to jest najbardziej wypasiony okaz antylopii indyjskiej, a to jest diamentowy skocznik antylopii, również nasza kategoria druga. No, to oczywiście jest sarna. Również nasza kategoria druga. To wygląda jak szakal. Również kategoria druga. Axis czytal. Wszystko to nas interesuje i jest włączone do kategorii drugiej. Praktycznie do tych wszystkich zwierząt, które teraz oglądaliśmy, będziemy strzelać broni, które będziemy mieli podwójką. Będzie to praktycznie zawsze i tylko sztucer kalibru 243. O tyle jest to broń, która każdemu dostępna, ponieważ grę zaczynamy z tym sztucerem w ręce. I ten sztucer będzie używany właśnie do polowania na te wszystkie zwierzaki, które przed chwilą oglądaliśmy. Teraz kategoria trzecia. Kategoria nasza trzecia jest o tyle skomplikowana, że do tego naszego trzeciego worka wrzucamy zwierzaki obdarzone przez twórców kategoriami 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tutaj mamy przedstawicieli kategorii 4. Tak, to jest mulak białoogonowy. To jest jeleń czarnoogoniasty. Proszę bardzo, jest to moja najlepsza zdobycz, bo na maksymalną ocenę trofeum. Tylko jeden diament był maksymalny na 1000 punktów. Jest to ten jeleń czarnoogniasty. A nie wygląda. Co jeszcze do tego dojdzie? W praktyce tutaj można by wymieniać tak wszystko. Tam widzimy u góry Daniele. A może tak po kolei. Kudu małe. Dziki. Tu oczywiście mamy gnu. No, praktycznie będzie to broń, którą będziemy starali się mieć zawsze pod przyciskiem numer 3. I te
Proszę bardzo. Gnu. To wchodzi. O. Oczywiście to jest czarnogoniasty, także piątka to jest też. Gdyby nie, mają problem z nim, na pewno też by był diamentem. No i takim największym przedstawicielem tej naszej trzeciej grupy jest jeleń szlachetny. Do guźca oczywiście też. Do mulaka też. I do wilka również. I do pumy również. Broń, jakiej będziemy używali do polowania na zwierzęta tej trzeciej grupy, to będzie kaliber 3060, kaliber 6,5 mm albo 7 mm. Jeśli chodzi o sztucery. Jeśli chodzi o inną broń, to na razie to pominiemy. Będziemy o tym mówić w momencie omawiania broni. Tak, została nam ostatnia grupa. Te największe zwierzęta. Przez twórców gry są to kategorie 7, 8 i 9. Tu mamy przedstawiciela kategorii 8, czyli Oryxa, a tu jest przedstawiciel kategorii 9. My wrzucamy to wszystko do jednego wora z napisem 4. Lew, oczywiście diament. Tak, czyli z tego największego kalibru, którego będziemy się starali mieć pod przyciskiem 4, będziemy polować na lwy, oryksy, krowy, wszystkie krowy, żubry i bizony też, łosie, no i wszystkie misie. Także tutaj będzie wchodziło w grę parę broni, ale taką najbardziej uniwersalną bronią, z którą możemy to na te wszystkie gatunki polować, będzie kaliber 300 Magnum.
Oczywiście są jeszcze w grę, może wchodzić kaliber 338. Może być też największa armata w grze, czyli kaliber 470. Ale ta kaliber 470 jest tylko na zwierzaki kategorii 9. To w praktyce oznacza, że nie opłaca się nosić tej armaty tylko po to, żeby polować, powiedzmy, tylko na krowy. Tak, to by było takie umówienie. Nie wiem, jak to wyszło. Ale jakiś wstęp trzeba było tego poradnika zrobić. Czyli takie małe podsumowanie. Praktycznie, żeby mieć jasność sytuacji, my dzielimy zwierzęta na cztery kategorie. Kategoria pierwsza: kaczuszki, zajączki i inne ptactwo. Kategoria druga: psy, czyli kojoty, szakale, lisy. Do tej kategorii także się zalicza, jakby na to nie patrzeć, jeden kotek, czyli ryś, i wszystkie małe antylopopodobne stworzenia, plus piżamowiec. Najbardziej obszerna kategoria trzecia. Tutaj w grę wchodzą te średnie jelenie, typu mulak białoogonowy, jeleń czarnoogoniasty, antylopy gnu, kudu. Daniele i tym podobne. I ta ostatnia kategoria to już naprawdę te wielkie zwierzaki typu misie, łosie i wszelkiego rodzaju krowy. Na sam koniec tej pierwszej części tego poradnika chcę jeszcze powiedzieć o tym dziwnym podziale, który został też wprowadzony przez twórców gry, czyli podziale już poszczególnych gatunków zwierząt. Wszystko jest uzależnione od, praktycznie można powiedzieć, od wagi zwierzęcia, bo im bardziej wypasione zwierzę, tym ma wyższą kategorię. I tutaj na przykład wszystkie drapieżniki, takie jak kojot, puma czy lew, mają kategorię od 1 do 9. Czyli na przykład żeby zasłużyć na największą ocenę, kiedyś na diament, teraz jest jeszcze wyższa kategoria, została wprowadzona. Musi być ta kategoria maksymalna, czyli w wypadku drapieżników musi być to dziewiątka. Co jest dziwne, oprócz drapieżników, chyba jedynym zwierzęciem, które także jest, ma kategorię od 1 do 9,
Jest jeleń szlachetny. Proszę pytać twórców gry, ja nie wiem dlaczego. Ten jeleń czarnoogoniasty ma kategorię od 1 do 5. Czyli to jest piątka. A ten kojot oczywiście była dziewiątka. Teraz tak. Mulak białoogonowy podobno jest od 1 do 3. Choć ja trójki nigdy nie widziałem. Nie wiem, czy to nie była trójka. Chyba tak, no bo ja w końcu jak diament to musiała być trójka. Ale jest od 1 do 3. Kudu. Nigdy nie widziałem piątki. Teoretycznie powinno być kudu od 1 do 5. Piątki nigdy nie widziałem. Wszystkie. Najwięcej diamentów mam kudu. I wszystkie to były czwórki. Oryksy, tak jak ten oryks, to była piątka. Oryksy od 1 do 5. Kaczuszki od 1 do 3. Te akurat dwie trójki. Owe diamenty. Tutaj jeszcze stara ocena, a tu już nowa ocena. Ale oba diamenty. Sarny od 1 do 3. Antylopy indyjskie czy skoczniki od 1 do 5. Zajączki chyba 1-2 tylko, bo trójki też nie widziałem nigdy. Czytale 1-5. Gnu 1-5. Zemrze gnu już można diament za czwórkę dostać. Łosie 1-5. Ale jest bydle ten łoś, nie? Mulaki 1-5. Jelenie kanadyjskie 1-5. To też jest diament. Jeden, dwa na pewno, może trzy piżamowce syberyjskie, ale tak naprawdę to nie miałem chyba jeszcze tego piżmowca z oceną kiedyś powyżej 900, no takiego na takie złoto, takie bardzo poważne. Oryksy 1,5. To jest chyba z tych wszystkich diamentów jedyna samica diament. Tak, poza tym. No i tu może taka już pierwsza ciekawostka, jak odróżnić z daleka samicę oryksa od pana oryksa. Samice mają te antenki równolegle, a samce w literę V. Także to tak można już z daleka odróżnić bez tego. Tu mamy jakieś kojoty, oczywiście 1-9, piżamowiec, tak jak mówiłem, 1-2, może 1-3, ale trójki
Nikt nie widział. No i tak, i to by było chyba tyle. Nie wiem, czy mu ten podział taki dziwny ma służyć. O, proszę, tutaj jest Oryx. Pan Oryx, wyraźnie te rogi ułożone w literę V. O, i witamy Renifera. Renifery też 1.5. No i jeleń szlachetny 1.9. Nie wiadomo dlaczego. Mamy tylko tutaj w tym, w całym domku jednego misia. No tam misie też są 1.9, oczywiście jako drapieżniki. Tylko z misiami też trochę przesadzili twórcy gry, wrzucając je wszystkie do kategorii 7. Bez względu na to, czy miś ma 100 kg, czy 600 kg, jest w kategorii 7. No, dość ciekawa zagrywka. Tak, mam nadzieję, że ta pierwsza część tego poradnika może się komuś spodoba. Chociaż chyba przesadziłem z ilością informacji. Bez praktycznego pokazania co i jak. Ale na pewno wszystko to, o czym tu mówiłem, będzie rozwinięte w następnych częściach, które będą poświęcone poszczególnym rezerwatom. No i broni używanej w poszczególnych rezerwatach. To by było na tyle w tej części. Dzięki za obejrzenie. Do następnego.